Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Renewed Family, a dzisiaj zapowiadany już jakiś czas temu odcinek z pytaniami i odpowiedziami. Stwierdziliśmy, że mamy taki vibe dzisiaj, więc sobie usiądziemy i poodpowiadamy na pytania, które zadawaliście na Instagramie i też zachęcamy Was do zadawania pytań pod tym odcinkiem, jeżeli coś Wam przyjdzie do głowy, bo chętnie nagramy kolejny, bo taki mamy vibe. Dokładnie. Co mogę więcej powiedzieć, jak ty wszystko zawsze powiesz. No bo ja... Każdą kwestię wypowiesz do końca, że ja później tylko mogę powiedzieć no. No ja bym jeszcze dodała mnóstwo rzeczy do tego. Jak to jest, że kobieta potrafi wypowiedzieć tyle słów i tak ładnie się wypowiadać, a facet jest taki lakoniczny zawsze? Dlaczego lakoniczność jest nieładna? Jest ładna, jest skrótowa, jest od razu do sedna. I koniec. No. Dobra, to pierwsze pytanie, no zacznijmy prosto, tutaj będą grube niektóre pytania. Czy na zaproszenie salonu fryzjerskiego zmieniłabyś kolor włosów na blond? Nie. Nie zmieniłabym, bo wiem, że wyglądam fatalnie, chociaż czasami mi się coś odkleja w mózgu i stwierdziłabym, że chciałabym być blondynką, a potem mój mąż wyciąga zdjęcie z portfela. Tak, mam takie zdjęcie jedno Marty, który jest blondynką właśnie. Myśmy się znali, jak ja byłam blondynką? Nie, nie znaliśmy. Nie znaliśmy się? Nie. Po cholerę dałam mu to zdjęcie w ogóle, po co ja ci to dałam? A nie wiem. Sam sobie zabrać? No mama może... moja ci dała, nie? No, a. Śmiała się. Nie, no, Marta jako blondynka nie wygląda dobrze, więc na pewno nigdy nie będzie blondynką, natomiast jakieś tam inne kolory może kiedyś. Tak, no i zgadzam się z tym. Naprawdę wyglądam jak pucek wtedy. Ja też mam taki różowy odcień skóry bez samoopalacza i przy blondzie no nic się tu nie składa. Jakiś taki ciemny blond w brąz, ok, ale taki typowy blond to nie dla mnie. Nie dla mnie. Żebyś sobie w przyszłym roku zrobiła jesienne takie włosy. Jak te drzewa tam za okno. A chciałabym, taka bardzo jesień. Ładnie bym wyglądała w takim rudym, takim ale ognistym. Nie właśnie takim, wiesz, różnym kolor, żółto, potem czerwono. Wam nałożę kadry, co Krzyś widzi, jakie będę miała włosy według niego w przyszłym roku. Od czego zaczęło się Enjoyment Family? W sumie nie było takiego pytania chyba, znaczy nie było takiej odpowiedzi tutaj. Nie, zawsze było o Enjoymenta, nigdy nie było pytania o Enjoyment Family, skąd tak. Się wzięło. Nie? Enjoyment to jest dla mnie taki kanał bardziej rozrywkowy i tam nie chcieliśmy wplatać tego wszystkiego, tych vlogów i tak dalej w tamten kanał, dlatego postanowiliśmy założyć drugi kanał, a złożyło się to też równo z czasie z zakupem domu, no tak, nie? Tak. Gdzie ktoś, kto jest z nami dłużej, to wie, że mieliśmy dużo live'ów tutaj z... Oj, bardzo dużo czasu. Gdzie tutaj remontowaliśmy i tak dalej, malowaliśmy ściany, układaliśmy panele. Te live'y trwały po 3 godziny, nie? Tak. Były piosenki, które szły w radiu, że czekaj, jak szła ta piosenka? Weź nie pytaj! Tak. Weź się przytul! Myśmy byli tak zmaltretowani, zmasakrowani i w ogóle zmęczeni życiem całym, a w radiu szła, weź nie pytaj, tak, weź cały się przytul. No i dużo live'ów właśnie było z tego czasu i wtedy myśmy to zaczęli publikować właśnie na kanale Enjoyment Family i jednocześnie, niektórzy z Was wiedzą, niektórzy pewnie nie wiedzą, mamy jeden panel, który jest zapisany tak. Osobami, które były na live'ie i w tym momencie ten panel jest zamontowany w kuchni, jako tam z tyłu od dołu panelu jest ponapisane. Jak kiedyś będziemy zrywać, to będzie tak. Grubo. Jak będziemy wymieniać na przykład podłogę, aha. To na pewno pokażemy ten panel. Tak, są tam widzowie, którzy byli z nami w tamtym czasie, przeżywali z nami te wszystkie remonty, wzloty i upadki, te nasze krwawice tutaj. Takie panele są dwa. Dwa takie panele są w całym naszym domu, bo wszędzie mamy tą samą podłogę, no nie? Tak, tak. Ten sam rodzaj, więc takie dwa panele są u nas gdzieś po domu. Jeden na pewno wiem, że jest w kuchni. No. Natomiast drugi panel, nie mam pojęcia, gdzie się znajduje. Ja też nie wiem. Gdzieś w albo domu. Tu? Albo w tamtym pokoju. Chyba w tamtym pokoju, no nie? Właśnie nie wiem, czy w tym, czy w tamtym, bo myśmy potem przenosili tą sypialnię, zmienialiśmy aha. Lokalizację i to mi się gdzieś zamieszało. Ale ten pierwszy to doskonale wiem, w którym jest miejscu. No, to taka anegdotka, którą możecie nie wiedzieć, że miała miejsce. Więc z tego powodu właśnie powstał Enjoyment Family, żeby nie mieszać tych jakby treści między tematów. Sobą, tematów. Bo Enjoyment już ma dużo tematów, wiecie. Ja też jestem taką osobą, która wieloma rzeczami się interesuje, bardzo wiele rzeczy robi. Ja wiem, że teraz zrobił się taki trend, że są monotematyczne te wszystkie kanały, a ja tak nie, ja bym się zamęczyła, słuchajcie, jak ja bym tylko miała na przykład, nie wiem, mówić o pojemnikach i organizacji, to bym zwariowała, bo to nie jest całe moje życie.
no nie? Może jak ktoś tak pracuje, to inaczej, ale tutaj mamy dietę, mamy książki kucharskie, gotujemy, robimy różne meble, testuję sprzęty, gadżety, kosmetyki, robimy hole zakupowe, robimy opowieści dziwnej treści, śmiejemy się, bawimy się, też są treści takie bardziej, wiecie, pielęgnacyjne, bo to też mnie interesuje, bardziej poważne, mniej poważne, także to już jest wszystko na tamtym drugim kanale i tam się naprawdę dużo dzieje i tych tematów jest masa, a tutaj kwestie już nie chcieliśmy wkładać, tych kwestii remontowych, odnawiających, takich vlogowych, domowych, rodzinnych, bo tam już by się to po prostu nie zmieściło, że byłby naprawdę duży miszmasz. I stąd kanał. Jeszcze żeśmy kiedyś mieli opcję na trzeci kanał, ale to byśmy już nie uciągnęli. Nie, nie, trzech kanałów. Nie, bo jeszcze mamy Instagram mój, twój, Instagram remontowy, Instagram firmowy z tych produktów, które tworzymy i on się będzie też rozwijać. Także no dużo tego wszystkiego jest i chcieliśmy to jakoś tak w miarę mądrze podzielić. Dużo różnych rzeczy, zwłaszcza, że teraz za niedługo będziemy wypuszczać nowy produkt do naszego sklepu, to też będzie nagrywane o tym filmy i tak dalej, więc one też muszą być ulokowane w dobrym kanale. Na razie właśnie testujemy to wszystko, chociaż pewnie będą i tu troszeczkę, bo to nasz produkt, takie nasze dziecko, natomiast na ten moment pracujemy nad nim, że chcemy wypuszczać dla Was produkty, które są najwyższej jakości. Może zgadniecie, co to będzie. Jest to produkt, który w 100% wychodzi spod naszej ręki, głównie ręki Krzysia. Ja tu jestem osobą wymyślającą, Krzyś jest osobą wykonującą. Są to 100% rzeczy handmade'owe i nie są to świeczki, bo często te świeczki się pojawiają. Na to też mamy ochotę, natomiast nie, tym razem to nie są świeczki. Kolejne pytanie. Jest. Zaczynam post przerywany i poszukuję motywacji. Ile kilogramów udało Ci się przy nim stracić? W sumie to chyba 15 kilo zjechałam. Mi się wydaje, że zjechałaś więcej. Bo to jest też tak, że... Przepraszam, że Ci wchodzę w stanie, ale Marta ważyła się po porodzie w tym momencie i od tego jakby liczysz to twoje 15 kilo. Dla mnie wizualnie Marta schudła o wiele więcej z tego względu, że przed porodem, jak widziałem ostatnio zdjęcie, bo musiałem tam inną starą komórkę przeglądnąć, to znalazłem tam zdjęcie Marty, które jest jakby sprzed tego okresu, kiedy była w ciąży. I wtedy była grubsza niż jest teraz, no nie? Byłaś o wiele grubsza niż jesteś teraz, czyli później po ciąży byłaś jeszcze grubsza, no nie? Tak, no i teraz jakby jesteś dużo, dużo wcześniej niż byłaś przed ciążą. Tak, tak. W samej ciąży przytyłam tak typowo 15 kilo, to 15 kilo zrzuciłam, ale miałam jeszcze kilka nadprogramowych kilogramów. Przed ciążą ja pamiętam taką notatkę na samym początku, gdy ginekolog mnie pytała o wagę, ja się ważyłam, żeby uzupełnić te wszystkie dokumenty, jak waga rośnie i tak dalej. Ważyłam 69 kilogramów. To było przed ciążą, no nie? Jak się ciąża zaczynała. Teraz ważę 60 kilo, natomiast zupełnie inaczej wygląda moje ciało, bo mięśnie ważą więcej niż tłuszcz jakby. I to pomimo tego, że może nie jest to taka, wiesz, ilość kilogramów, że wiecie, schudnęłam 30 kilo i tak dalej, to już tak trochę przestałam patrzeć na wagę, chociaż nie ukrywam, że chciałabym piątkę z przodu zobaczyć. Natomiast widzę, że moje ciało się zupełnie zmieniło i jest bardziej jędrne i po prostu lepiej się po prostu w nim czuję. Natomiast nie patrz się tak do końca na wagę, bo to nie to jest najważniejsze, najwięcej pokazują zdjęcia. Już nawet nie te centymetry, nie? Mi się wydaje, że Marta po prostu najwięcej schudła, może nie ty właśnie tak już kilogramowo, ale wizualnie, no nie? Że w tym momencie ta różnica jest bardzo, bardzo duża, zauważalna od razu, nawet sprzed ciąży. Tak. Wykształciłam się i kształcę się dalej jako dietetyczka, bo z tego co widzimy, nie każdy nawet wie, że my wypuściliśmy książki kucharskie, więc od razu wam powiem, czytam dietetyczną. Czytam te przepisy dietetyczne i tak dalej. Tak, dlatego właśnie do tego zmierzam, że wypuściłam cały e-book odnośnie postu przerywanego i na tym sposobie żywienia jestem, jak go wdrażać u siebie, jak z niego korzystać, z czym on się wiąże i na czym polega. Wypuściliśmy też książki i będą kolejne, z dietą, jak jeść, co jeść, żebyście mieli taką inspirację. Tam jest też jadłospis, jest też informacja, jak sobie radzić z postem przerywanym, gdy ktoś pracuje zmianowo. Naprawdę ogrom wiedzy tam Wam przekazuję i będzie tego więcej, bo dalej testuję. Ja na poście przerywanym jestem już ponad rok.
no półtorej roku będzie, gdy jestem na poście przerywanym i cały czas trzymam ten sposób, bo po prostu na nim się dobrze czuję i też wyprowadziłam dużo swoje zdrowie, wyprowadziłam swoje wyniki badań, bo do tego zmierzałam, że ja miałam bardzo rozregulowane hormony tarczycy, tutaj wszystko mi się po prostu, wiecie, z powrotem wróciło na dobry tor i ja miałam z tym bardzo duży problem jeszcze na czas przed ciążą, jeżeli ktoś by mi powiedział, że to jest po ciąży. Nie, przed ciążą, w ogóle to też była taka sytuacja, że wyszły mi do dupy wyniki badań, ja byłam załamana, bo te wyniki były straszne, że naprawdę i wtedy wzięłam ubezpieczenie. No bo w sumie jak się przekręcę, to niech coś z tego ma, nie? No. Jeszcze jako minus tej twojej diety, no nie tego wyprowadzenia tej tarczycy, bo w tym momencie Marta zawsze miała tak, że ona mogła, no wiadomo, napić się alkoholu i ona nigdy nie miała kaca. Ja nie wiedziałam, co to jest kaca. Nigdy, no nie? Jak miała problemy z tarczycą, no to gdzieś to tam jakimś sposobem znikał ten kac. Jakby metabolizm alkoholu przy problemach z tarczycą był zupełnie inny niż przy zdrowej tarczycy. Tak, a teraz po tym poście przerwanym, po wyprowadzeniu tarczycy, Marta ma normalnie kaca. To nie tak, że chleje na umór, nie? Ale jak ja, wiecie, wstałam rano, mieliśmy jakąś imprezę, jakieś urodziny czy coś, ja wstaję rano, ja mówię, Krzysiek, ja się strasznie źle czuję, mnie głowa boli, ja nie wiem, co się dzieje, chyba trzeba iść, chyba muszę do lekarza zadzwonić, jak Krzysiek tak patrzy na mnie, to kac. Pierwszy raz w wieku 32 lat poczułam, co to jest kac. Szałpał. No, no to taki minus tego wszystkiego, wiecie. To akurat mogłoby zostać sprzęt. No. Dobrze, następne. Aha, jeszcze jak szukać motywacji. Motywacja w przypadku każdym, czy to rzucania papierosów, czy jakichś tam ćwiczeń i tak dalej, najlepiej motywacja, to porównałam też, no nie? Ale chodzi mi o takie przypadki, które naprawdę potrzebują motywacji. Najlepiej tą motywację znaleźć w sobie, no nie? Zobacz swoje zdjęcia sprzed lat, bo to była dla mnie bardzo duża motywacja, gdy byłam nastolatką. Te zdjęcia sobie wybrałam, nie? Ja teraz uważam, że mam figurę lepszą niż jak byłam nastolatką. Wiadomo, że ta skóra trochę jest inna ze względu na to, że jestem starsza i to, że przede wszystkim urodziłam dziecko. No to jest zupełnie coś innego. No to jakby się przypominam, jak wyglądam jak taki baniak, nawet nie baniaczek, baniak! No to moja skóra naprawdę wykonała ogrom pracy, zresztą jak każdej mamy. To jest bardzo ważne, że jeżeli Cię motywują zdjęcia jakieś, nie wiem, ustaw sobie na tapetę i dąż do tego. Małymi kroczkami przede wszystkim się nie zrażaj. Jak jeden dzień nie pójdzie, no to nic nie zmienia, no nie? To wszystko będzie dalej śmigało, gdy po prostu podniesiesz i wrócisz na dobre tory. To jest bardzo ważne, żeby się nie załamywać. O Jezus, dzisiaj to wydłużyłam sobie ten post, albo przerwałam, albo w ogóle o nim zapomniałam. Głodna jestem, mam to w nosie. Okres jest i pierdzielę to wszystko, zacznę, nie wiem, za 3 miesiące, no nie od poniedziałku. Więc nie, jeden dzień nie przekreśla wszystkiego, po prostu warto iść zawsze do przodu i przede wszystkim o tym pamiętać. Jak Miki przedszkole, bo temat ucichł. No słuchajcie, temat ucichł, bo... bo był chory co chwilę. Zresztą my też. Także tutaj, jeśli chodzi o ten początek przedszkola naszego, to jest cały czas choroba na zmianę z tym, że jest zdrowy, więc idzie. Tak, we wrześniu był 4 dni w przedszkolu. Tak się uzbierało. No teraz znowu jest w przedszkolu, dzisiaj mają Halloween w przedszkolu, także Mikołaj przebrany. No w ogóle, na drugim kanale zobaczycie nasze reakcje na ten Halloween, bo to właśnie w wersji vlogowej. No, także bardzo, bardzo fajnie. Jest już o wiele, wiele lepiej. Nam też jest dużo, dużo lepiej, bo myśmy mieli z tym wielki problem, żeby go oddać do przedszkola, a aktualnie... Widzieliście te vlogi, ten początek, ten pierwszy dzień, to było dla nas traumatyczne. Nawet przed rozpoczęciem przedszkola zastanawialiśmy się, czy to w ogóle iść w tym kierunku, czy nie rezygnować. A teraz powiem Wam, że to jest niesamowite, jak jesteśmy spokojni. Mamy czas, żeby pracować, czas, żeby potem po południu spędzać czas tylko i wyłącznie razem, bo ta praca nie jest taka rozwalona w ciągu dnia. Wiemy, że ma super opiekę, wiemy, że się tam świetnie bawi, bo jak go odbieramy z przedszkola, to zawsze jest uchachany. Jesteśmy spokojni, że jest pod dobrą opieką, że nic mu się złego nie dzieje i tam wszystko gra. Ten spokój ducha jest naprawdę nieoceniony i cieszymy się, że poszliśmy i wybraliśmy sobie też świetne przedszkole, bo to jest bardzo ważne, żeby wybrać przedszkole, które będzie odpowiadało takim Waszym założeniom i że dziecko po prostu będzie się tam dobrze czuło. No i tym, nie? Że właśnie jak wracacie do domu, to czujecie taki niesamowity spokój. Spokój po prostu, że wiecie, że możecie zająć się czymś innym. Chociaż raz zdarzyło się,
co dostałem prawie zawału, jak Mikołaj był w przedszkolu, a ja patrzę, dzwoni do mnie przedszkole. To prawie zawału dostałem wtedy. No. Jeszcze jak ci powiedziałem, że dzwonili z przedszkola. Tak, że on mi mówi, przedszkole dzwoni. Ja już najgorsze wizualizacje, coś się stało, coś jest nie tak. Ja pierdzielę, zbieraj się szybko, gdzie mam torebkę, gdzie są dokumenty od samochodu, już jedziemy. Jeszcze nie odebraliśmy telefonu, no nie? A ja już wszystkie najgorsze scenariusze, nie byłam jak ten, w głowie się nie mieści, co proszę przygotować jakieś tam najgorsze scenariusze na pierwszy dzień szkoły. Tak, tak to wyglądało. Mój ten strach to nazbierał tych scenariuszy w przeciągu 10-2 sekund właściwie masę. Właściwie nawet nie wiem, o co chodziło wtedy. Oni chcieli czy coś... kłałeś go spać, czy po niego czy, przyjedziemy czy wcześniej. Czy kłałeś Mikołaja dzisiaj spać, bo Mikołaj jakby to były te początki, kiedy tak. Jeszcze nie wiedzieli dokładnie, którym będziemy przyjeżdżać i się pytali, czy mają go kłaść spać. A jeżeli chodzi o samego Mikołaja, no to super. Było troszkę płaczu na samym początku, ale to były może 2-3 dni. A dzisiaj nawet nie było, że nie chce. Wiesz, nawet nie było rozmowy, że on by dzisiaj wolał zostać w domu albo coś takiego. No tak, nie? Bo przejawiały się takie tematy, że on nie chce iść do przedszkola, ale to jest takie, żebyśmy sobie przypadkiem nie myśleli, że on woli przedszkole od nas, to dla proformy, dla zasady trzeba takie coś powiedzieć, ale to jest zupełnie bez przekonania i potem to już wszystko leci. On też jakby szybko przestał płakać, były te pierwsze dni, gdzie tam troszkę był smuteczek, a teraz już biegnie do tych pań, on ma też ulubione panie. Tak, panie, do których zawsze jak je tylko widzi, to szpula. Tak, bo Mikołaj nie pamięta imion, ale mówi nam o kolorze włosów i ma panią niebieską, żółtą i czarną, bo akurat jedna jest blondynką, druga ma niebieskie włosy, trzecia ma włosy ciemne i zawsze wiem, o którą panią chodzi, gdy on mi mówi, jakim jest kolorem. I najlepsze, że Mikołaj nie mógł zajarzyć, jaki to jest niebieski kolor i w końcu dzięki tej pani zajarzył. Tak, teraz już wie, który to jest niebieski. I nie lubi tylko jednej osoby w przedszkolu, czyli pana od WF-u. Tak, no. Bo mu kazał wejść do kółka, do hula hopu. Wszystko nam opowie, no nie? Wszystko nam opowie. Pewnie też opowie wszystko w drugą stronę. Ale nie mamy nic do ukrycia. Mama pomalowała drzwi na czarne. No, albo takie rzeczy, nie? Czy Krzyś pracuje jeszcze gdzieś poza Enjoyment? Chodzi tutaj pewnie poza YouTube'em. Jezus Maria, gdyby on już pracował jeszcze poza YouTube'em, to już bym w ogóle go nie miała. Nie pracuję nigdzie indziej już teraz. Jesteśmy oboje na własnych działalnościach, także mamy własne firmy. Tak. I tak aktualnie pracujemy. Wcześniej pracowałem poza domem, co wiązało się z tym, że wiecznie mnie nie było, bo jeszcze jakieś delegacje i te sprawy, także to byłoby teraz trudne też dla mnie, bo ja uwielbiam spędzać czas z Mikołajem, więc miałem tego czasu o wiele więcej. Przez to, że jesteśmy na własnych działalnościach, że miałem go codziennie, no nie? No i z Martą się oczywiście również. No dziękuję. Jak dajesz radę w tym pędzie pracy? Nie czujesz, że życie ci ucieka, że życie wam ucieka? To jest pytanie hit, nie? Znaczy pytanie, czy brać to do siebie, czy po prostu ona tak czuje, czy nie czuje. Ale co, że nam życie ucieka, jej nie? Wiesz, czy co? Znaczy tak, my jesteśmy osobami zapracowanymi, które lubią pracować, ale to też jest tak, że my się realizujemy w naszej pracy. To nie jest tak, że mamy kierat i też nie widzimy nic dookoła tego, oprócz pracy, bo jesteśmy pracoholikami. My potrafimy przerwać pracę i tak jak na przykład Mikołaj z nami był w domu, to dzieliliśmy się tą pracą. To nie było tak, że Mikołaj sobie jest sam, a my gdzieś zupełnie w otchłani odmętach komputerów, no nie? Nie. Raz Krzyś pracował, ja zajmowałam się Mikołajem i tak na zmianę, nie? Mm-hmm. I nie rozumiem tak do końca tego pytania od osoby, jestem w stanie zrozumieć takie pytanie od osoby, która nie pracuje, jest na wszystkich możliwych zasiłkach i zapomogach i będzie mówiła o sobie, która musi pracować, żeby mieć za co ugotować, zjeść, zapłacić kredyt, że życie ci ucieka. Popatrz, ja tu siedzę, ja sobie chodzę na spacer, oglądam jesień, a ty obie życiu ucieka. Poza tym my robimy tak dużo różnych rzeczy, bo czy nagrywamy coś tam na YouTube'a, coś całkowicie nową rzecz, jakieś nowe miejsce i tak dalej, no to ja uważam, że my jakby żyjemy na 120% mimo tej pracy i tego wszystkiego, że to jeszcze nagrywamy i tak dalej. Tak. Natomiast robimy dużo, dużo więcej
rzeczy niż, można powiedzieć, przeciętny Kowalski, no nie? Że nie, idziemy do pracy, wracamy z pracy, mamy koniec i już nic nie robimy, no nie? Tak, i wiesz, ta praca jest powtarzalna, robisz to samo, wiesz co robisz, wiesz co będziesz robił jutro, za miesiąc, za rok. My jakby każdego dnia robimy coś innego, nigdy nie wiemy, co się zdarzy danego dnia. Tak, albo w danym miesiącu. Tak. Wyskoczy to i robimy całkowicie w tym miesiącu coś innego niż robiliśmy w poprzednim. Ja nawet nie pamiętam, co robiliśmy w poprzednim miesiącu. Bo ci życie ucieka. Bo tego tak dużo się dzieje po prostu, więc uważam, że nie ucieka nam życie, bo przeżywamy go bardzo dobrze. I tak samo jeśli chodzi o Mikołaja i tak dalej, to też przeżywamy to dobrze, bo mamy czas na to, żeby z nim spędzać czas. Tak, ale to jest też tak, no jak w ogóle można powiedzieć, że życie ci ucieka, bo chodzisz do pracy? No generalnie zakładając, że osoba pracuje 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, odliczając czas na spanie, no bo to też życie ucieka. Dwie godziny dojazdu tam i z powrotem. Jeszcze tak, no to było 10. Zakładając, że jeszcze gdzieś tam są jakieś wydłużenia tej pracy, no, bo nie wyjdzie. Musisz do sklepu podejść, no to też ci życie ucieka, no bo co się w Lidlu napatrzysz, nie? No co tam zobaczysz? Patrzcie, ile to jest godzin, no i potem wracasz, jest ciemno, idziesz spać i następnego dnia to samo, no nie? I co, i każdemu tak mamy powiedzieć, że ci życie ucieka i w sumie to masz z życia tylko weekendy? No nie, dlatego to jest taki totalnie nie w porządku dla każdej osoby, która pracuje, no nie? Powiedzieć coś takiego jej. Bo to jest taki strzał w pysk, no nie? No, nie wiem, jedyne co bym mogła odpowiedzieć, to nie każdy ma tak dobrze, żeby czerpać z życia garściami od poniedziałku do piątku, od rana do nocy, nie wiem, realizować się, bo masz pieniądze, nie wiem skąd, ze spadku, z totolotku, z zasiłku, od męża? A co z mężem? A on nie czerpie z życia, ty samo? Jezus, przepraszam! O Boże, no bo jak można w ogóle coś takiego komuś powiedzieć? Ja rozumiem, że są ludzie pracoholicy i tak dalej, ale my nawet jak coś robimy, słuchajcie, to robimy to z Mikołajem. I on z tego czerpie mega frajdę, bo na przykład jak... Ostatnio byliśmy w ogóle, to jeszcze nie poszło. Byliśmy w Legolandzie, gdzie się bawiliśmy tak, że ja o pracę, on o Legolandzie. No i właśnie tak to wygląda, nie? No to mówię właśnie, że to jest tak, że jedziemy gdzieś, coś tam ponagrywamy, ale wam też... pokazujemy, jak można spędzić czas. Ale to, co pokazujemy, to jest jakiś tam, nie wiem, uryweczek, tak. To jest jakieś 5%, no nie? Ale my w tym miejscu, załóżmy, spędzamy 3 godziny, a wy widzicie to przez 30 sekund, no nie? No jeszcze będziemy... masę rzeczy pobocznych robimy, których nie pokazujemy. Mimo wszystko cieszę się, że niektóre osoby to widzą, bo niektórym się wydaje, że my nie robimy nic. I to są takie dwie strony barykady. Jeden mówi, hej z YouTube'a, nic nie robicie, się bawicie, a drugi zapierdalacie i życie wam leci przez palce, no nie? No, a my jesteśmy gdzieś po środku, wiecie, że zapierniczamy, ale też świetnie się bawimy. Mm-hmm. I dodatkowo... To też jest tak, że my zapierniczamy, ale robimy jakby swoje rzeczy, swoje produkty, swoje rzeczy. W tym momencie jakby całkowicie inaczej się na to patrzy. Bo w tym momencie, kiedy jesteś u kogoś, załóżmy na etacie i pracujesz tam dla kogoś i wiadomo, że dla siebie też, bo musisz zarobić na swoją wypłatę i tak dalej, ale jakby nie było takie odczucie, że robisz jakby dla kogoś, no nie? No to w tym momencie to cię tak aż bardzo nie cieszy, jeśli to jest twoje, tak? Robisz to dla siebie, robisz, że to jest twój produkt, ty go sygnujesz swoim imieniem, nazwiskiem, więc inaczej to całkowicie traktujesz każdą minutę spędzoną na stworzeniu czegoś, no nie? Tak, tak. No, nasza praca też buduje w nas niesamowite pokłady kreatywności, takiej twórczości. Rozbudza ciekawość i w nas, i w Mikołaju. My wychowujemy Mikołaja też, że on nam pomaga w tych naszych takich projektach. Jak na przykład wymyślimy sobie skręcanie konsoli nad grzejnik, no to Mikołaj też w tym jest, on trzyma wiertarkę, on się mega tym cieszy i z nami to wszystko robi. My nie jesteśmy jakby sami dla siebie, teraz robimy to wszystko już w trójkę. Dlatego ja wam życzę po prostu znaleźć taką pracę, której nie będziecie uważać, że marnujecie czas, a życie przepływa wam przez palce. Jeżeli ta osoba, która napisała ten komentarz, ma taką pracę, strasznie ci współczuje. Dopiero wtedy można czerpać z życia, gdy też praca, która jest no, właściwie 1/3 dnia codziennie, daje ci przyjemność i satysfakcję, nie? Mhm.
No bo wtedy nie możesz powiedzieć ci, że cię przelatuje ten, bo my się tyle uczymy, dzień w dzień się uczymy i to jest też super dla naszego mózgu, że ja mówię, że tak interdyscyplinarnie z każdego jakiegoś tam działu, z drugiej strony życie od nas wymaga, że mamy być alfą i omegą, już nawet czasami się denerwujemy, że przecież nie musimy wiedzieć wszystkiego, nie wiem, jak przychodzi jakiś fachowiec, a ty musisz wszystko wiedzieć, bo ci po prostu chuja cię, nie? Ale my jesteśmy też bardzo ciekawymi osobami. W tym momencie nawet, jak nie wiem. Żeby nie powiedzieć ciekaw z kim. Nawet jak idziemy do sklepu i załóżmy, zobaczymy jakąś rzecz, to nie idziemy, że o, fajne, tylko a jak to jest zrobione? No tak, nie? A jak to jest zrobione? A jak to smakuje? A to może byśmy, może ja bym to zrobiła, nie? No, chodziliśmy, szukaliśmy rogówki na taras. No nie, to też chodziliśmy po sklepach, no nie, patrzyliśmy, no jak to jest zrobione? A tutaj jest tak, a to jest fajne rozwiązanie, tak. No nie? I tak dalej, no nie? Także my jesteśmy bardzo ciekawymi osobami, które dużo rzeczy interesuje, bo my bardzo dużo różnych rzeczy nas interesuje, mnóstwo. Tak, tak. Nie mamy jakby jednego kierunku. I też często moglibyśmy iść na łatwiznę, zlecić coś komuś, kupić coś gotowego, wolimy zrobić to sami i też uważam, że wtedy też się rozwijamy. Tak, dlatego... i też nie jest to dla mnie stracony czas, no tak. Nie, jako że robię to sam, a nie załóżmy... Chociaż może coś innego mam do zrobienia, mógł nie. Nie pnę. No ty, daj malowanie tych desek, nie? Ale to tylko na deski narzekam, na malowanie desek, na nic więcej. Resztę kocham, tylko nienawidzę malowania. Jak jest ktoś, kto kocha malować, to ja zapraszam, przyjdźcie, ja wam dam deski, pędzel. No to może zakończmy klasycznym pytaniem każdego Q&A. Planujecie jeszcze dzieci? Oczywiście. Co? Marta jeszcze nie wie. I tak to zakończmy. Do zobaczenia w kolejnym. Bye! Ale mi zeszczelało, czułeś? Czułem. Spocony jesteś. Ale ładnie pachniesz. Dziękuję. Jak może podstaw ładnie pachnieć? No widzisz. Czas włączyć tą kamerę. O nie. Wyłącz kamerę. Nie. Wyłącz kamerę, nie może. Nie. YouTube nas zablokuje.